13 czerwca 2022. No i widać, że ścieżka rowerowa do Okuniewa wygląda na prawie skończona. A to chyba same szkolenia warstw asfaltu, no ale mostek dzisiaj zagrodzony nie jest jeszcze całkiem oddany. Jadę tą ścieżką, to najprawdopodobniej jadę do Okuniewa. No i tak właśnie jest. I w sumie cel jest taki, żeby objechać dwie, a może trzy drogi pożarowe. Najpierw pojadę w Okuniewie za cmentarz i tam, a potem na skręcę do lasu na drogę pożarową 61. Potem jadę w okolice Krubek Górek, a potem drogą pożarową 60 w stronę ponownie Zabranieckiej. No a po drugiej stronie Zabranieckiej drogą 59 do Cięciwy. No i to w sumie taka krótka wycieczka. Ja można powiedzieć, że przejażdżka po pracy. No podobno dzisiaj, mimo że to wygląda tak jak wygląda, to jest szansa, że padać nie będzie. No a przy okazji w jakimś sensie dopiszę, to mam szansę spotkać kilka osób z rowerowej kobyłki, bo właśnie pomysł tej trasy to jest no, od Mariusza, który tam tą grupą wycieczkową dowodzi. I właśnie on jedzie, teoretycznie ma tam dzisiaj być, no, żeby objechać trasę, zobaczyć, czy nie ma za dużego piachu, a dalej właściwa wycieczka to jeszcze nie wiem, na kiedy jest przewidywana, może w niedzielę. Specjalnie jakichś wielkich pretekstów do tego, żeby jechać, nie potrzeba. Jak była taka propozycja, żeby się przejechać i nie leje, no to jadę. Prawo, można jechać do Okuniewa, no ja jadę na lewo w stronę cmentarza.
przede mną cmentarz w Okuniewie, katolicki. A ja jadę tutaj na jego tyły. No bo tędy właściwie prowadzi droga. No do tej drogi pozorowej 61. No pewnie można jeszcze jakoś inaczej, ja sobie wyznaczyłem tak. No bo zatem sobie chciałem tędy jechać, bo kiedyś już tu byłem, no jest tu takie, no można powiedzieć, że ciekawe miejsce, bo no takie szczątki pozostałości dawnego cmentarza żydowskiego. I to w sumie już tutaj jest, bo nawet widać, że jest tu napisane teren pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. No na chwilę sobie może tu wejdę, chociaż dzisiaj jest tutaj tak sobie, bo pokrzywy porosły, ale może jakoś się tu przedostanę. Okej. No jak widać, jakoś szczególnie to miejsce zadbane nie jest. Nie wiem, może na chwilę zostawię rower, żeby go tu przez te krzaki nie przeciągać. Będzie mi po prostu łatwiej przejść na nogach. O, może tędy mogłem. Tu było wygodniej, no ale chciałem wcześniej. Okej. No jak widać, coś tutaj jest. I nawet ktoś przychodzi i jakieś świeczki czasem stawia. Z tego co czytałem, to podobno opiekują się tym dzieci ze szkoły w Okuniewie. Tu jeszcze była taka płyta, na której były jakieś litery bardziej widać. W każdym razie była. No może jest nadal. Będę tutaj długo siedział, bo jestem spocony. A komary lubią takich ludzi. Okej. Dobra, tędy. No może już idę sobie do roweru. Drogą nieoptymalną. No a tędy wjechałem, to i tędy wyjadę. Już parę pokrzyw zaliczyłem. No dobra, no bo to co, okej. Dobra, ja sobie trochę wytrę twarz, bo jak jechałem było okej. Jak się zatrzymałem, to wiadomo co, zabrakło chłodzenia, no i pot leje się po twarzy. No gdzieś tu coś mam. No, nie tylko po twarzy, po szyi też. Dlatego jak najszybciej trzeba przestać stać. Siadam na rower i jadę dalej. Właściwie mógłbym zadzwonić do Mariusza, żeby się zorientować, czy oni jeszcze gdzieś tu są i ewentualnie gdzie są. Ale może po prostu pojadę i zwyczajnie ich spotkam.
Ja w sumie tędy tutaj za cmentarzem coś tam nigdy nie jechałem. Ale droga na mapie jest. Jak na razie zrobiła się trochę miejsce jedno. Nadal jak najbardziej co jedno jest. To nie będzie jakiś bardzo duży odcinek. No tego miejsca się jakoś tam nie obawiałem. Może bardziej tego jak będą wyglądały te drogi po zarwiadzie, ale tam chyba też nie ma żadnych niebezpieczeństw. Poza tym, że no nie wiem, może po niedawnych deszczach jakieś kałuże mogą być. Miejmy nadzieję, że na całą szerokość drogi. Tam jakiś spory owiec. No tutaj już tak dosyć wyboiście. No i trzeba uważać, bo po ciemku tędy jechać. To zjechanie w ten rów tak bez świadomości, że coś takiego ma miejsce, może się skończyć wiadomo jak. Opa. No podobno 700 metrów do zakrętu, więc jeszcze tylko trochę. Nie widać, że coś już tędy się poruszało, ale nie wiem, czy to grupa Mariusza, czy jakiś samochód po prostu, bo trochę tutaj widać, że zielska leży. No raczej stawią go chyba na samochód albo ciągnik. Rowery by chyba tak tego nie to wywracały. Jakieś ładne różowe kwiatki były. Nie te, a takie inne, drobniejsze. A może jeszcze dam. Jest 50 metrów do zakrętu. A właśnie już jakieś zabudowania widać. Najbardziej chyba to się na takich drogach mnie niepokoi to, że to się w stosunku z mapą się pozmieniało i teraz dla zmiany wyjadę na czyjeś podwórko, a tam wielki pies ujadający, ale chyba tym razem będzie dobrze. Dobra, znaczy tutaj nie jest całkiem gładko, ale chodzi na to, że po czyjeś podwórkach jeździ nie warto. Niedaleko, niedaleko. To powinniśmy ten jakże malowniczy obszar opuścić. No dobra. Taki nie najbardziej powiedziałbym atrakcyjny do jazdy. O! No, parę dni temu mogło być tutaj gorzej, bo jakieś resztki kałuży jeszcze są. Jego szpotu. No i tutaj, co tutaj się dzieje? Aha, tutaj chyba musimy ominąć te pokrzywy i tam wyjechać, żeby wyjechać do płotu, bo
tutaj jest po prostu koniec drogi. Miejmy nadzieję, że przy płocie da się jechać, bo jak nie, to trzeba będzie wracać. No coś tu jest. Okej. No i nawet jest bażant. No, jak zwykle GoPro bażanta z takiej odległości to specjalnie nie uchwyci. Słucham? A, okej, dziękuję. No mnie tędy poprowadziło, a tutaj to nie wiedziałem, co tu w ogóle można wjechać. Dobrze, że psiaki są po drugiej stronie. Brama jest zamknięta, więc chyba mamy tak zwany happy end. No i tu podobno skręcam wagon. Ulica Lisia. Też wcześniej ulica Niedźwiedzia. To ja chyba wolę Lisia. Zwłaszcza jeśli nazwy ulic miałyby się wiązać z tym, jakie zwierzęta się tu spotyka. No Lisa to widziałem chyba ostatnio w niedzielę. Niedźwiedzia na szczęście jeszcze nie. No i to podobno prosto za ten szlabanik. No bo tu jest po prostu szosa. No która leci od Okuniewa do Stanisławowa Węgrowa. Okej. No i zobaczymy, co tu będzie. Tam jest na drodze, ale to kot chyba. No tak, kot jest dosyć mały. Ale może taki bardziej dziki. No dobra. No i zgodnie z założeniem jedziemy drogą pożarową 60. Człowiek? Człowiek. Coś tam chyba zbiera jakieś jagody. No i tędy właściwie chyba no, dojadę do próbek górek. Do próbek górek. A tędy akurat jeszcze nie jeździ. Zawsze właściwie asfaltem przez skrzyżowanie w Zabrańcu. No, jak jest okazja, żeby poznać nową drogę,
to ja chodzę. No taka droga przez las. Myślę, że po pierwsze może być silniejsza, a po drugie bezpieczniejsza. No, dalej może być jakiś skrót. No tak, chyba to jest sezon na jagody, bo więcej osób zbiera. Dobrze wiedzieć. Chociaż jeszcze chyba jak żyję. W życiu jagód nie zbierałem. Znaczy tam może parę sztuk, żeby wrócić do ust, zjeść i tyle, ale nie tam żadnym jakimś słoikiem, torbą czy czymś takim. O, tutaj trochę piaszczyście. No ale boki na szczęście są w miarę twarde. Zobaczymy, co będzie dalej. A dalej muszę być jakiś kosmiczny dystans. Chociaż tam jak piach jest głęboki, to nie będzie dużo. Dystansie może dać kościa. Tutaj niby do jakiegoś zakrętu podobno 3,3 km. Teraz już widać, że właściwie jadąc drogą 61, to zbliżam się już, wydaje mi się, że do skrzyżowania z drogą pozorową 60 i tą, którą będę potem wracał z Krówek Górek do no, w stronę drogi Zebranieckiej. Więcej piachu. Aha. Trzeba będzie na chwilę zsiąść, ale no, może nie. No, tutaj się chyba nie da. Nie, to jeszcze nie jest droga 60, tylko dopiero droga 63. Która w sumie wygląda zachęcająco. Takie górki jakieś. No fajnie. Ale lecimy tędy dalej. Ale jak to z tym tam będzie też już tutaj za kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Wydaje się, że jestem tuż obok skrzyżowania, ale na razie niczego nie widać. Może trochę dalej, o nie jest, trzeba. Bo już myślałem, że trzeba jechać tam te gęste krzaki. To chyba bym sobie raczej opuścił. No dobra. No, trochę nosi. Ale było całkiem
nie do przejechania, to nie powiem. Dobra. Chociaż po ciemku to by się ten średni miał. Pomału chyba wątpię, że kogoś tutaj spotkam, ale jazda samodzielna ma też taką zaletę, że można sobie jechać swoim tempem. No dobra, a jesteśmy na drodze pozorowej 60. I podobno do zakrętu 2,2 km. Mogłem się to trochę poprawić, jeżeli chodzi o jakość. No, w sumie nie wiem, czy Mariusz, jak tutaj pojedzie, to zdecydujesz tutaj prowadzić jakąś swoją wycieczkę. No bo on właściwie... O, jest sarenka. Ładnie. Zabieram takie wycieczki na osoby w bardzo szerokim przekroju pieku. W sumie na tych, które jechałem, to wydaje mi się, że no były osoby od pewnie 20 paru lat. No, myślę, że nawet 60 paru. No i tempo takie na poziomie 18, żeby każdy mógł zdążyć. No i dobrze, jak się taką grupę prowadzi, to tak potrzeba. A jak komuś za wolno, tak jak mi na przykład się zdarzało, no to sobie wyjeżdżałem do przodu, do tyłu. No a jak sobie już trochę poszałem, to wracałem do grupy. No i sobie sympatycznie, bo nie jechałem sam. Zawsze jakieś takie wrażenie się ma, że no, że jakby chcieć, to jest ktoś, do kogo można się ewentualnie odezwać. Jak tutaj, no i wyciągę ten, żeby lecieć. No i tutaj tak raczej powiedziałbym, że zalatuję plażą. No samą drogą to nie bardzo da się jechać. No tak brzegiem, to od biedy tak. Ale raczej do przyjemności tego zaliczyć nie można. Jeszcze dzisiaj, no to ja jadę po południu. Jest już godzina chyba do końca 18. Dzisiaj jakiegoś wielkiego upału nie było, ale jakby tu przyjechać tak przy temperaturach rzędu 30 stopni, to no nie byłaby szansa, żeby się dopieścić. O kurczę, szczerze mówiąc, miałem taki plan, że tą samą drogą będę wracał, ale mam wrażenie, że jak dojadę do Krubek z Górek, to wrócę sobie już szosą, bo mam już chyba trochę tej drogi dość. Ja jeszcze 1,5 km do zakrętu. I miałem nadzieję, że coś lepszego, a nie gorszego. Tam z wolna chyba nawet jakiś szlaban prześwituje.
kręcę trochę w bok, bo tutaj las jest naprawdę ładny. Czy teraz taki trochę wyschnięty, ale naprawdę są to ładne takie wzgórza. No niektóre nawet spore. No i takie tereny, że jakby było trochę bardziej wilgotne, to myślę, że na jakieś grzyby można tu liczyć. No przy takiej suszy to na pewno nie. No i pora chyba jeszcze nie jest całkiem odpowiednia. No jest! No dobra, nie dałem się zdjąć z konia. No dobra, ale znowu czuję, że w związku z mniejszą prędkością no potlejemy się do oczu. A ja bym bez czapki, ale z wolna. No, mam ochotę ją założyć. No tutaj to już jest całkiem mało ciekawie. Więc nawet nie będę próbował pedałować. Pewnie będzie lepiej. Dobra, może po prostu dołem. No tutaj to już raczej nie ma mowy wyjścia. Okej. Wytrę sobie trochę twarz, bo. No, jest słaba. Dobra. No i chyba jednak pora na czapkę. Bo ona załatwi sprawę potu, myślę, że permanentnie. To znaczy, to będzie, ale zostanie na głowie, a przynajmniej jego duża część. Okej. No. Tutaj chyba będzie już trochę lepiej, niebawem, no bo widać. Tutaj chyba miejsce ulubione dla jeżdżących kładami. Rondo. No dobra, tutaj już da się. O. Widać nawet, że ktoś tutaj sobie niedawno konie nie jechał. Tylko w górkach jest tam jakaś taka starnina, szkółka jeździecka. Można sobie konno pojeździć. Thank you.
dużo. Jestem już. No, przed skrzyżowaniem na wprost do Poświętnego, a ja sobie na chwilę podjadę do tego parku i no, do Orku, aktualnie hotelu w Krupka w Górkach. Tu jak widać trzy bociany siedzą. Wydaje mi się, że jeden z nich, ten, albo nawet dwa, to są już młode. No tak, te dwa po prawej to młode. Kiedyś przejeżdżałem tędy w maju, to były tylko dwa, no, dorosłe bociany. Przy czym jeden, no, siedział w gnieździe, myślę, że wysiadywał jajka, no bo może nawet nie jeden, tylko jedna. A drugi, to myślę, że był samiec, siedział na latarni. Być może miał dyżur, jakby trzeba było skoczyć do sklepu. Albo kogoś odgonić. Znowu przed pomnikiem, który upamiętnia pobyt tutaj majora Hubala. No, jak jest napisane, przybywał tutaj w dniach 28 i 29 września. No, czyli zatrzymał się tutaj i tu się właściwie dowiedział, że Warszawa padła i już nie ma tam po co jechać. No tu jak widać, jakieś jazdy tonne są reklamowane. Tutaj mamy coś o samym majorze Dobrzańskim. Bez zmian. Jest to teren prywatny, wstęp tylko dla gości hotelu i restauracji. Ale może kiedyś można by się tam wybrać na kawę i dałoby się wjechać. Tu jest chyba stadnina, sądząc po tym, co jest na bramie. Ale już nie będę dzwonił do Mariusza.
bo jak nawet teraz mi powie, że gdzieś jest w środku lasu. Wrócę drogą z powrotem do Zebraniec.
teraz ja sugeruję, żebym zakręcił to w lewo. No i bił się z powrotem do lasu. Na drogę pozorowałem 60, ale ja w sobie odpuszczę. Na dzisiaj piasków mam dosyć. Chociaż w sumie no, ten kawałek jest ok, ale to się zaraz skończy. Wjadę w las i zakładam, że jest taki sam piach. Chociaż może nie mogę być taki miętki. Dobra, nigdy tam nie byłem. Zobaczymy. No dobra. Miało być tak pięknie. Jakby do końca był taki asfalt, to czemu nie, ale na 100%. To się niebawem skończy. Ale może nie ma co rozpaczać. Wiele razy tam przejeżdżałem za Brańską, widziałem, że no, na ten odcinek tutaj rowerzyści dojeżdżali, więc przejezd na pewno jest. Wody w tej rzece za dużo nie było. A co to za jedna, to myślę, że dopiero sprawdzę w domu. Małków. A tu proszę bardzo. To nic jest. Już widać, że za Małkowem zaczyna się las. No, 450 metrów do skrętu. No, ale z tego co widzę, to przynajmniej początkowo będę jechał z krajem lasu, więc może droga będzie sensowna. Być może w kamerce to wygląda jak sympatyczny szuterek, ale to taki no, w mojej nomenklaturze szuterek czołgiem robiony, wibrujący. I co teraz niby jest koncepcja, że mam zakręcić tutaj w prawo. No dobra, nie. Nie wygląda to najgorzej. W każdym razie nie przypomina takiej parze, jak była tam na tej samej drodze w okolicach Krowaźgórek. Tutaj to można całkiem przyjemnie jechać, jak na razie się to bardzo nie pędzi, tylko nie wytrzęsie, czyli do przeżycia. Teraz zanim mam tutaj komuś na podwórko wjechać, no nie, jeszcze dalej i potem jakiś nawóz. No tutaj już chyba znowu się zaczyna klimaty plażowe. Taka droga, no fajna, jak chce się jechać koniem i żeby on podkup za bardzo nie pomieścił. Okej, okay. Więc co? Od tego to za bardzo powiem, że nie rozumiem.
czemu chcę, żebym jechał w tamtą stronę, skoro mi się wydaje, że powinienem jechać tędy. Co to jest za droga? No 60. Nie wiem, gdzie on mnie prowadzi. Będę się tym martwił potem. Okej. Według mnie mam jechać tutaj. Może to ja jestem głupi, ale tak myślę. Że jak chcę jechać w stronę drogi, no zabranie co płyniesz, to ten kierunek będzie bardziej poprawny. Zresztą zaraz możemy sobie zrobić mały stop, trochę oddalić to i zobaczyć, czy no w tym trybie się nie da niestety przesuwać tej mapy. No nie, no moja koncepcja jest słuszna. Dobra, jedziemy tam prosto. Mam wrażenie, że koncepcja nawigacji była taka, żeby mnie doprowadzić na ten, no do tego miejsca drogi pożarowej 60, którą pominąłem. No bo jak objeżdżanie, to objeżdżanie. No ale my sobie objedziemy nie całkiem. Tak po swojemu. I myślę, że i tak mam szansę być do pieszczą. Dobra. Taki piasek to jeszcze dla moich oponek i mnie można uznać za przejezdny, ale taki na coś na ogół jest to koniec jechania. No i co? Tam gdzie to tędy. Alternatywa, ale tu jest zaś. Blisko, blisko. Thank you.
dojechałem do drogi 63. Tutaj znowu 60. No i ten odcinek już taki jest zdecydowanie już jest bardziej śmieszny. W każdym razie on był wysypany tym sekundzurzem, który jest już dobrze ubity. No jest, nie wiem, że całkiem wnoszę. No i chyba jesteśmy gdzie? No, przy drodze Zabranieckiej, czyli jest ścieżka. No i w sumie moja koncepcja dalej była taka, że pojadę sobie tutaj już nie ścieżką, tylko drogą 59. No i zobaczymy, bo to też jeszcze nie było. Ja nie samochód, więc podobno mogę. No, dzisiaj nie wziąłem powerbanku, tylko jedną baterię od kamerki. No ale może na przejechanie tego odcinka do wyjazdu na części wystarczy, bo to jest no z tego co pamiętam około tam 5 km zgłoszony. No i tutaj fajnie, że droga jest jeszcze lepiej ubita. Ja po prostu więcej osób tędy jeździ. Wyjeżdżałem, miałem lekkie obawy, w którą stronę ta pogoda się wykieruje. No i były nawet takie drobne obawy, że można się podać. No ale jak widać,
wszystko ma się kupować na cenę. Tutaj ładna górka. No, podjazd rowerem raczej niemożliwy. Myślę, że nawet wejście byłoby. No, rozgrzewające.
na ten miejsce to już trochę pamiętam, bo tu w okolicach byłem w lutym tym roku. No bo jak pewnie wszyscy pamiętają, no i kilka dni w lutym w tym roku było taki dla rowerzystów dosyć łaskawy. Wydawało mi się, że coś tam siedzi na tej górce w lesie, ale to jest tylko taki przycięty pieniek. Pozycja jest, żebym ja zakręcił za mniej więcej 500 metrów w prawo. Wydaje mi się, że tamtędy też mogłem pojechać, nawet było już bliżej. No dobra. Lecimy tędy. Miejsce to chyba pamiętam z lutego. Ja tu odbijam w prawo, no a w lewo drogą 58 można by dojechać do takiej przeprawy brodu w rezerwacie Mosty Kalińskie, a potem no, tamtą drogą dalej jadąc w sumie można dojechać na przykład do Kaplicy w Osowie. Tu widać, że no, szczątki jakiegoś bukla są. Tam chyba po lewej stronie jakieś elementy podstawy, a po prawej to chyba taka odstrzelona czasza. Chyba że ona po prostu jest tak wkopana. No nic, jedziemy dalej. Tutaj pamiętam, że
też będzie taki fajny odcinek i mam nadzieję, że jeszcze prądu w kamerze starczy. No taki, no fajny, taka ścieżka po środku bagna. Z jednej strony woda, z drugiej strony woda. A po obu stronach. No, no takie moczary. No, z powywracanymi szafami. Gdzie mi to ładnie wyglądało, to zobaczymy jak teraz. Zobaczę, czy w ogóle kamera mam włączona. Czy w ogóle tylko mi się dodaje? Nie, włączona. Bo czasami na takim się zdarza, że ja kamerę włączyłem, myślę sobie, a właśnie ją wyłączyłem i potem przyjeżdżam do domu. Okazuje się, że nagranie mam właśnie to, co chciałem, aby kamera była włączona, a to, co chciałem nagrać. No niestety, jak chcę, to muszę pojechać jeszcze raz. No, do tej wody już blisko. Pamiętam, że ginie. Spotkałem tutaj takie jakieś, no drugie panie. Myślę, że no, matkę stukam z psem. No i co? Było takie przyjemne mijanie, bo jest. Wyszedł na środek drogi i przez pewien czas nie chciał zejść. No a ja musiałem już nie poczekać. Wygląda na to, że teraz jest tutaj tak sucho, że no co prawda też nie jest dokładnie ten moment, ale wygląda na to, że jest szansa na to, że tu wody w ogóle nie będzie. Został tylko suchy rów. Ale to dopiero tutaj ten zakrętem. Ten taki najfajniejszy odcinek. No może tutaj jeszcze trochę wody uchowało. No, jak widać w kałużach coś jest. Ale zobaczymy co tutaj. No, chyba nie za wiele. A może i wiele nie będzie widać. O, jakieś ptaszysko wyleciało. Nie, to tutaj jeszcze trochę. Klimatu jest, no ale no tej wody to już są resztki. Jak jeszcze trochę nie będzie opadów, to zostanie tylko wilgotne dno i trzciny. No nic. Tak blisko, że może nawet trochę go będzie w GoPro widać. No, stanął trochę, akurat za drzewem. No, jak teraz się przesunę. O, zwiewa. No ale to, że zwiewa, to może nawet dobrze, bo będzie łatwiej zauważamy. Okej. Okay. Nie straszymy zająca. Yeah.
teraz nawigacja, próbujemy to chyba prowadzić, tak był ślad wyznaczony, ale ja sobie może pojadę jakoś bardziej po swojemu. Nazywa się Aleja Dębów. No i jakieś dęby są. Nie gigantyczne, ale są. Nawigacja każe mi lecieć w prawo, a ja pojadę sobie tutaj w lewo i zobaczymy, czy tu gdzieś się dojedzie. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś widziałem na mapie, że ta droga jest ślepa. No, może to o to chodziło tutaj po lewej. Ta wygląda na jak najbardziej przejezdna. Ulica poligonowa. To chyba wiem, gdzie było. Podoba mi się. No, wyjadę po prostu na ulicę Kasprzykodzicza w Osowie i dalej mogę sobie polecieć w stronę kaplicy. I to już będzie dalej bardzo taka relaksacyjna droga. Tutaj też zresztą jest jakieś miejsce, gdzie można konia wypożyczyć i sobie pojeździć. Tutaj właściwie już mamy główną drogę przelotową przez Osów. Właściwie no tutaj to pewnie jeszcze nie tyle z Osów, co leśniarowizna. Będę miał szczęście, to może jeszcze starszy baterii do pomnika Księdza Skorupki. Do kaplicy to wydaje mi się, że już nie bardzo, ale do pomnika może jeszcze starczy.